Sponsorem programu jest stacja paliw Oil Transfer Development. Suwałki, ulica Pułaskiego 107. Spotykamy się dzisiaj, bo już niedaleko święta, grudzień, a wiadomo, że przed samymi świętami od 17 lat w Suwałkach odbywa się znana impreza już nie tylko w regionie, ale i w Polsce, czyli Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej. Będzie to 17. edycja tego turnieju tu w Suwałkach i wzorem roku ubiegłego będzie to turniej dwudniowy, czyli 16-17 grudzień na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Będziemy najpierw gościli najmłodszych 8-letnich piłkarzy z kraju i zagranicy w sali Suwalskiego Soku. Będziemy gościli wielkie gwiazdy, zarówno sportowe, jak i muzyczne, artystyczne, bo chcemy wieczorem, aby odbyła się prezentacja zespołów, które będą występowały w sobotę, połączona z koncertem chóru gospel z solistką światowej sławy Michelle John, którą już w Suwałkach mogliśmy gościć w maju. No i jako niespodzianka zaproszenie nasze przyjęła wschodząca gwiazda polskiego kina, suwalczanka, doskonale nam znana, Michalina Łabacz, która zaprezentuje się tym razem od strony muzycznej. Zresztą od tej strony muzycznej w Suwałkach zaczynała w zespole Bociaki. Natomiast w sobotę od godziny 14 rozpocznie się rywalizacja w hali Osir. Będziemy tym razem gościli 5 zespołów w tym turnieju. Może zacznę od gospodarzy. Będzie to zespół prezydenta Suwałk, który do boju poprowadzi Patryk Małecki, suwalczanin, piłkarz Wisły Kraków. Będzie to drużyna Wigier Suwałki, którą wszyscy doskonale znamy. Doskonale nam znana reprezentacja Litwy z Mikulenasem na czele, Grasz Wydasem. Tak jak w ubiegłym roku, również będziemy mogli oglądać piłkarzy reprezentacji polskiej, która występowała na Mistrzostwach Świata w Korei, czyli drużyna Jerzego Engela z wieloma znanymi piłkarzami. Dostałem już informację, że tak jakby skład zaczyna się zawsze od bramki, że jako pierwszy potwierdził swoją obecność Radosław Majdan w drużynie Jerzego Engela, także na pewno w tej drużynie zobaczymy wiele gwiazd. No i piątą, ostatnią drużyną, myślę, że jest to ogromne wydarzenie sportowe, nie tylko w Suwałkach, regionie, ale również w Polsce. Udało nam się zaprosić mistrzów Europy w piłce nożnej z roku 2004, reprezentację Grecji. I jest to reprezentacja naprawdę z tamtych mistrzostw. Przyjadą do Suwałk największe gwiazdy, takie jak Karagunis, jak Basinas, Nikopolidis. Wyliczyliśmy tutaj statystycznie, że 8 piłkarzy, którzy przyjadą do Suwałk, wszyscy występowali na Mistrzostwach Europy w 2004 roku, a razem mają na koncie 583 występy w reprezentacji Grecji. To są największe gwiazdy historii greckiej piłki nożnej. No i jak zwykle wiadomo, że nasza impreza jest to impreza charytatywna. Zbieramy od wielu lat pieniążki z licytacji, z biletów, z różnych datków i nie będzie, również w tym roku będzie przebiegało to podobnie. Zbieramy pieniądze na turnus rehabilitacyjny, zajęcia terapeutyczne dla wychowanków Stowarzyszenia Aktywni tak samo oraz chcemy, jesteśmy w trakcie wybrania 10 rodzin, którym chcemy pomóc, tak jak w zeszłym roku, bo dla przypomnienia powiem, że zebraliśmy 77 tysięcy, z czego 10 rodzin, każda z rodzin otrzymała po 3 tysiące w postaci, nie wiem, spłacenia zaległości, jedzenia, ogrzewania, czy bądź leczenia, także chcemy to zrobić, bo to jest taki okres świąteczny i ten nasz turniej, nazwijmy go, jest od początku turniejem szlachetnym i dlatego chcemy pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jak co roku patronat nad imprezą sprawuje prezydent miasta Suwałk.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, mikołajkowy turniej piłki nożnej rozpocznie rywalizacja dzieci, rywalizacja ośmiolatków. Swoisty prolog mikołajkowego turnieju piłki nożnej imienia Tomka Godlewskiego rozpocznie się już w piątek o godzinie 9 na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, w rywalizacji weźmie udział 8 zespołów. 8 zespołów z Polski i zagranicy. Formuła turnieju przewiduje, że te 8 zespołów zostanie podzielonych na dwie grupy, 4-zespołowe. W pierwszej fazie turnieju, w fazie tej grupowej, każdy turniej będzie rozgrywany system każdy z każdym. W kolejnej fazie, w systemie pucharowym, drużyny będą rywalizowały o zwycięstwo w tym prologu mikołajkowego turnieju piłki nożnej. Co najważniejsze, może już jesteśmy gotowi przedstawić listę tych 8 uczestników, 8 akademii piłkarskich klubów, które przyjęły nasze zaproszenie na ten turniej. Wśród nich najlepsze, myślę, kluby, najlepsze akademie piłkarskie z naszego kraju, które co roku dostarczają zawodników do ekstraklasy, które mogą poszczycić się wychowankami, którzy już teraz grają w reprezentacji naszego kraju. Zacznę może od zwycięzcy ubiegłorocznej edycji tego turnieju, czyli zaproszenie w tym roku również przyjął Lech Poznań. Kolejnym zespołem, który w tym roku przyjedzie do Suwałk, jest Akademia Piłkarska Zagłębia Lubin. Bardzo cieszymy się, że ten klub przyjął nasze zaproszenie, ponieważ ci ośmiolatkowie będą musieli co prawda pokonać w drodze do Suwałk około 800 km, ale jesteśmy przekonani, że ta drużyna będzie bardzo ciekawa i sportowo i bardzo by miło nam będzie gościć dzieci z Lubina w Suwałkach. Kolejnym klubem, który będzie rywalizował w tym turnieju, jest zespół Jagiellonii Białystok. Kolejnym Lechia Gdańsk, Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk. To są kluby, że tak powiem, z ekstraklasy polskiej. Zaproszenie przyjęło również Stomil Olsztyn oraz gospodarze, czyli Wigry Suwałki. To są kluby pierwszoligowe. No i dwa kluby zagraniczne, w tym roku będą to Baltika Kaliningrad oraz zespół z Grodna, Bielkart Grodno. Jest to również klub, który występuje w Ekstraklasie Białorusi. Znamy ten klub z turniejów, w których nasze dzieci uczestniczą i wiemy, że również gwarantuje bardzo wysoki poziom sportowy. Także takich 8 klubów będziemy mieli przyjemność gościć w tym roku.